Przede wszystkim, znowu PL7, przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, przy okazji, w międzyczasie poszedłem, wyeliminowałem tutaj siedlisko obcych, ponieważ jak widzicie, po włączeniu kiwonów już sięga tam zanieczyszczenie, więc by zaczęli nas atakować. Poza tym chyba za bardzo dużo nie robiłem. Dobra, badania, mamy dużo badań do zrobienia, tylko musimy coś poodkrywać. Przykład, co do tego potrzebujemy. Przetwórstwo, siarki i baterie. To nam dużo rzeczy odblokuje, więc weźmy się za to. Dobra, wracając do naszych rafinerii. Tak. Zaraz zacznę to tłumaczyć. Ponieważ, tak, przetwórstwo ropy jest troszkę, tak, troszkę skomplikowane, można by powiedzieć. Ale da się ogarnąć. Dobra, w każdym razie, przetwarzając ropę, na początku będziemy otrzymywać trzy składniki. W sumie zawsze będziemy otrzymywać. Okej, okay, dobra, patrzę, bo później będziemy potrzebowali również dostęp do wody. Na razie wystarczy nam sama ropa, ponieważ używamy podstawowej rektyfikacji ropy naftowej. Więc też nie potrzebuje wody, tylko bierze samą ropę. I tak, otrzymujemy 30 mazutu, 30 nafty oraz 40 gazolu. Gazol to jest to, co nas interesuje najbardziej, ponieważ z tego większość produktów ropowych otrzymujemy, m.in. plastik, siarkę, no i coś jeszcze w sumie też. Mazut oraz naftę, no, póki co nie będziemy mieli nic z nią do roboty, ale później będziemy mogli je krakować. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa, z powrotem do gazolu, więc przekształcać na gazol. Poza tym z mazutu będziemy robić również smar do silników elektrycznych. No ale póki co nie będziemy mieli za bardzo nic z nim do roboty. Dobra, więc tak. Weźmy, podłączmy może. Tak, podziemnymi. Żeby jak najmniej zużywać miejsca. No i dobra. Generalnie chcemy te trzy wyjścia ogarnąć. Jest taki całkiem szczwany sposób, jak to zrobić. Mianowicie będziemy robić tak. Ciach, ciach. Tu zrobimy dwa odstępu. A tutaj trzy. O tak. Teraz będzie... Tutaj będą... Dobra, chwila, co chcemy dalej? Baterie. I tak, tutaj będą rury od gazolu, tutaj będą rury od nafty, tutaj będą rury od mazutu. No i dobra. Myślę, że gdzieś jeszcze tutaj wyprowadzę do zbiorników. Których potrzebujemy więcej, więc się od razu cofnę. Dobra, poza zbiornikami również potrzebujemy zakłady chemiczne. Ponieważ w zakładach chemicznych przetwarzamy generalnie gazol. Dobra, co tego? Ciach, ciach. I tak. Zakład chemiczny. Układy, trybiki, rury i stal. I dobra, niech się robi. Tak, już zmagazynowało nam się całkiem sporo stali. No właśnie, wyrzucę pistolet, żeby nie zabierał nam tu amunicji. Na razie do skrzynki na pamiątkę. No dobra, całą amunicję chcemy mieć. Całą amunicję, której nie używamy, chcemy mieć na pasku, żeby szybko móc ładować ją do działek. Dobra. Tutaj w miarę sprawnie to działa. Ta, tutaj przydałoby się więcej żelaza. Dobra, jak to możemy zrobić? Nie chcemy, żeby nam żelazo wpłynęło na tamtą.
ścieżkę. Ok, już dużo szybciej działa, ale generalnie przydałoby się to bardziej szybki inserter oraz wpływ na z jakiejś innej strony. No dobra. Potrzebujemy aż tak dużo amunicji. Znaczy potrzebujemy, ale nie jest to rzecz krytyczna. Dobra. Dobra, mam teraz baterie. Baterie będą nam potrzebne do akumulatorów. Co potrzebujemy do robotyki? Silniki elektryczne. Silniki zwykłe już możemy robić, dobra, więc podajmy silniki elektryczne. Dobra. Tutaj mamy fabryki nasze, a tutaj zbiorniki. Troszkę więcej jeszcze zrobię na zapas. Dobra. Dobra, i dokończmy w końcu tą produkcję plastiku. Właśnie, będziemy potrzebowali również węgla do produkcji plastiku, ale węgla akurat mamy tutaj w zapasie, więc to nie będzie problem. Zastanawiam się gdzieś również, jak ustawić tą produkcję, ponieważ tutaj będziemy chcieli poustawiać parę fabryk od crackingu. Może z odstępami. Tak, w tej przyszłości będziemy tak mazut i naftę krakować. Co myślę, że tutaj ustawię fabrykę plastiku. I plastik będziemy tędy przesyłać. I tutaj puszczać dalej macierzą. Dobra. To może zacznijmy tak robić. Troszkę to będzie rozsiane, ale nie widzę z tym większych problemów. Dobra. Składy chemiczne. Na początku zdecydowanie nam dwa wystarczą. Dobra. Dobra, co teraz chcemy? Robotykę. W sumie czemu by nie? To nam umożliwi szkielet latającego robota budować. Sam szkielet nam niewiele da, ale dobra. Skała. Dobra, wykopię tutaj parę rzeczy. Właśnie mogę strzelać? Mogę również strzelać do drzew. W sumie jest trochę szybciej niż kopać je. Gincie drzewa. Dobra. Tutaj zrobię może sobie mały magazyn. Więc weźmy podziemne rury. Okej, myślę, że nie będzie problemu. Dobra. Będzie jeden magazyn na to. Nie wystarczyć. Tutaj będzie magazyn na naftę, a tutaj będzie magazyn na mazut. Ich troszkę więcej możemy potrzebować. Dobra. Starurę. Tak, w przyszłości to będzie gdzieś się rozwidlać, ale to w przyszłości w takim razie ogarniemy. Ok. I mazut. Wezmę stąd. Nie ma różnicy. Ok. No i dobra. Dobra, to może zacznijmy produkować tutaj, w naszych rafineriach. Dobra, zaczęły produkcję. Już pierwsze surowce powinny iść. Dobra. No i dobra, zaczęły się gromadzić. Będą się gromadzić tutaj. Dobra, to teraz potrzebujemy doprowadzić tutaj, że tak zrobię. Okej. Tutaj potrzebujemy gazol doprowadzić.
Zrobimy tak. A, mamy robotykę. Może jedźmy dalej z lotnictwem. To nam umożliwi budowanie już robotów właściwych. Ale póki co i tak nie będą... Bez upgrade'ów do robotów będą trochę mało przydatne. Dobra. Okej. Dobra. I teraz potrzebujemy tutaj jeszcze dostarczyć węgiel. Tak, one będą produkować plastik. Dużo tego potrzebują plastiku? Mało. Więc możemy tutaj puścić linię z plastikiem i długimi inserterami za tak długimi podajnikami zapodawać. I nie będzie problemu. Dobra, zróbmy sobie małą linię węgla jakąś. Zróbmy tutaj parę. Nie będziemy mieli dużego zapotrzebowania, więc na razie tyle wystarczy. Dobra. Okej. No i dobra. Jeszcze trzeba podłączyć do prądu. Więc my możemy długą ją postawić w ten sposób. Ok, raz tutaj ładujemy węgiel, a tutaj wyjmujemy plastik. Sposób jeszcze prąd. Ok, tutaj też możemy długą jakoś zapodać w ten sposób. No i dobra. Ok. Dobra, to nie tak powinno działać. To tak powinno iść. Dobra. A to skasujemy szybko. Dobra. I mamy plastik. Panowie i panie. Dobra, pociągnę tutaj jeszcze troszkę linii na przyszłość. Tutaj dam wyrównywacz, by zrobić ładną linię. I właśnie, urządźmy tutaj jeszcze parę parę wieżyczek. Okej. Dobra. Mamy jakieś... Nie, skończyły mi się... Skończyły mi się taśmy. Okej, dobra. Tutaj zdecydowanie to nawala. To jest jedyny powód, dla którego mamy mniej czerwonych. Więc weźmy to, naprawmy. A nie wiem, jest wystarczająco tych... To w takim razie nie wiem, czemu mamy mniej czerwonych niż zielonych. A może to z długości pasa wynika. Pewnie tak. Dobra. A właśnie, a tutaj jeszcze naprawiłem jedną fabrykę w międzyczasie, ponieważ ona była zniszczona przez atak obcych. No i dobra. To chcemy sobie zupgrade'ować do drugiego poziomu. Wszystko. Ponieważ będziemy chcieli zaraz produkować czerwone płytki elektroniczne. Dobra, robotyka konstrukcyjna, logistyczna oraz bojowa. To tylko kapsuły pozwala nam budować. Więc zajmijmy się właściwą robotyką konstrukcyjną. Ok, będziemy mogli budować roboport, pasywne skrzynki zaopatrzenia oraz roboty konstrukcyjne.
Rozkrzynie magazynujące, dobra. Roboport to jest wymagany przedmiot do rozpoczęcia sieci logistycznej. Tam wszystkie z roboportu wszystkie roboty startują i zatrzymują się. Więc to jest wymaganą rzeczą. No i dobra. Co ja miałem zrobić? Dopuścić dalej, puścić dalej tutaj linię, na pewno. Okej. Gdzie nasza linia plastiku? Puścimy ją sobie w odległości takiej. Powiedzmy, wystarczy dwie linie plastiku powinny nam zdecydowanie wystarczyć. Dobra. Okej. I zastanawiam się, gdzie chcemy umieścić produkcję czerwonych pakietów. Myślę, że możemy gdzieś tutaj to zrobić. Tutaj będę sobie jeszcze pewnie trzecią linię zielonych, czy linię produkcyjną czerwonych płytek. Powiedzmy, że tutaj będzie trzecia linia produkcyjna zielonych, tak na przyszłość. Więc tutaj mógłbym zdecydowanie rozpocząć produkcję czerwonych płytek. No i dobra. Tylko chcemy to zrobić również w odległości, ponieważ tutaj będzie dalsza linia zielonych. A tutaj puścimy sobie linię czerwonych. Właśnie, czy tutaj poprawną odległość zachowałem? Nie. Okej. Tak to będzie. Dobra. I tutaj sobie puścimy linię czerwonych płytek. Ich również będziemy potrzebowali dużo w fabryce. Dobra. Robotyka konstrukcyjna. To teraz robotykę logistyczną. O, termiczną odblokowuje roboport. Dobra. Na razie i tak nie będziemy mogli tego zrobić. Dobra. Tutaj sobie ustawię mniej więcej gdzie to ile by to miejsca zajmowało. Gdzieś tutaj możemy rozpocząć budowę czerwonych płytek. Dobra, ale to za chwilę, ponieważ jedną rzeczą, którą jeszcze potrzebujemy, właśnie nie mam zaawansowanej logistyki, tak? Gdzie to jest? Logistyka 2. Ok, już moglibyśmy to zrobić. To nam odblokowuje szybkie taśmociągi. Może zróbmy to najpierw. Ponieważ chcę teraz zrobić coś związanego z tą logistyką. Zastanawiam się, gdzie jeszcze moglibyśmy to ustawić. Tak. Właśnie, nie pokazywałem nigdy schematów w tej grze. Generalnie jest coś takiego, że można tworzyć schematy. Kiedy już raz się robi jakąś linię, można ją sobie oznaczyć jako schemat konstrukcyjny. Tworzymy nowy schemat. Klikamy tutaj, dostajemy taki przedmiot, który sobie oznaczamy. Jakąś konstrukcję i to nam tworzy schemat, który możemy później powielać. Mam właśnie gotowy schemat na linię produkcyjną. Tak, na linię produkcyjną taśmociągów. Wszystkich trzech poziomów. Ponieważ taśmociągi występują w trzech poziomach. Żółty, czerwony i niebieski. Jest właśnie taka linia fajna, fajnie wyglądająca do konstrukcji wszystkich trzech poziomów. Potrzebuje ona na wejściu tylko żelaza oraz zielonych płytek. Później potrzebuje również smaru, ale to na razie nie byłby problem. Na razie i tak byśmy nie mogli z tego zrobić. Zastanawiam się, gdzie moglibyśmy ją zbudować.
Tutaj będziemy chcieli budować gdzieś naszą fabrykę nauki, więc tutaj nie. Tutaj będziemy konstruować czerwone płytki. Tutaj będzie. Zobaczmy, czy tutaj by się to zmieściło. To chyba dużo miejsca zajmuje. Dobra, wezmę ten schemat teraz. Czy to są schemat? Dobra. Tak, dużo miejsca zajmie. Więc zastanawiam się, czy potrzebuję tej trzeciej linii zielonych tych. Myślę, że dwie linie powinny mi wystarczyć. Więc może gdzieś tutaj to zacznę robić. Okej. Tak mniej więcej. Powiedzmy. Dobra. To jeszcze tutaj zrobię porządek z tymi rzeczami. I jeszcze raz. Tak, dobra. To troszkę na dół przeciągnę. Nadal chcemy, żeby tutaj była linia czerwonych. Ale będzie troszkę niżej po prostu. Dobra, i trochę odległości i myślę, że tak będzie ok. Tak, problem jest taki, że jeszcze nie posiadam robotów, które by mi to skonstruowały. Więc na razie będę musiał wszystko robić ręcznie. Ale takie podświetlenie już na pewno sporo pomaga przy konstrukcji takich rzeczy. Dobra. Będzie wlatywać żelazo. Okej, i znowu mi się skończyły podajniki, dobra. Weźmy je szybko, spory zapas i jedziemy dalej. Przy okazji nie jestem autorem tego schematu, znalazłem go gdzieś na YouTubie. Jeżeli sobie zgooglujecie coś takiego jak Transbelt Array, to znajdziecie właśnie taki schemat. W sumie nie pamiętam, kto to zrobił. Co może w ramach, żeby było wszystko fajnie, to wspomnę. Factorio Belt Array. Okej. To zrobiła użytkowniczka Catherine of Sky. Więc dla niej kredyty za ten schemat. Dobra, co my tu dalej chcemy robić? Właśnie. Logistyka 2, ok. Chcemy również mieć dostęp do. Jak najszybszy dostęp do. Do robotów 3. Automat montażowy 3. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze potrzebujemy do tego. Automat montażowy 3. Stacja 3. Potrzebujemy tylko już moduły wspomagające z tego, co możemy zrobić. Zacznijmy to robić. Dobra. Tymczasem dokończę tutaj jeszcze rzeczy. Zaraz też wytłumaczę, co dokładnie się tutaj dzieje. Dobra. Sposób. Okej. Dobra. Zabrakło mi maszyn. Dobra. Okej, gdzie nas atakują? Tutaj. Okej, dobra, ale to poradzili sobie działka. Dobra. Dobra. Tutaj będzie okej, dobra, zepsułem już. I będzie produkcja trybików. Ponieważ tak, aż produkcja pasów wymaga masę trybików. Dobra.
Tutaj będą podajniki, tak, tutaj będą wkładać. Ok. Tutaj też będą wkładać. Dobra. I tutaj będą wyjmować. Ok, czy są w dobrą stronę? Chyba tak. Dobra. To jeszcze na dół. Dobra, roboty wspomagające. Moduły prędkości. To też możemy jeszcze zrobić. Już. Od razu. Dobra. Tutaj parę skrzynek. Tak. Tak mogę zrobić od razu pasywne skrzynie zaopatrzeniowe. One są do systemu logistycznego. Generalnie co się tam wstawi, to będzie znajdowało się w systemie logistycznym i co tam wstawimy, to potem roboty będą mogły nam dostarczać. Dlatego w tym schemacie są właśnie one użyte, niezwykłe skrzynie. Ale dobra, to jeszcze za chwilę. Tutaj był rozdzielacz. Tutaj taśmociąg. Nie, tutaj był zwykły taśmociąg. Dobra. A tutaj podziemne. Dobra. To jeszcze uzu. A, szybkie mi się skończyły. No to do domu. Na szczęście mam już automatyczną ich produkcję. Dobra, już mam dostęp do automatyzacji 3, poza tym, że potrzebuję jeszcze mieć odpowiednie pakiety do tego, żeby je budować. Dobra, że odkryjmy kolejnictwo, to nam odblokuje lokomotywę oraz wagon towarowy oraz tory. Co prawda nie, na razie nie będę robił kolei żadnych, ale będzie na przyszłość. Dobra. Czu, 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 czu. Dobra, zobaczmy. To zapadają w tą stronę. Tutaj wyjmują. Albo raczej w ten sposób chyba. Tak. Tak, tutaj też wyjmują. Dobra, czy ty potrzebujesz trybików? Nie. Okej, to dużo tłumaczy. Tak, tak. Dobra, jeszcze tutaj w tą stronę. Ponieważ tak, to jest taki ładny właśnie schemat, ponieważ wszystko wyższego poziomu właśnie w pasach transmisyjnych zawsze wymaga niższego poziomu rzeczy. Dlatego fajnie jest zawsze produkować, wszystkie rzeczy produkować w jednym miejscu. Wtedy wszystko ładnie wygląda i działa. Dobra. Dobra, to ma być tutaj. Okej, w miarę ładnie. To jeszcze tutaj. Słupy mi się skończyły. Tak, jak już będę miał sieć logistyczną, to roboty będą mi dbały o to, żeby mi się rzeczy nie kończyły. Okej, tutaj, tutaj, tutaj. No i dobra. Teraz potrzebujemy już tylko tutaj dostarczyć żelazo. W ten sposób. O, coś mi niszczą. Tutaj mi niszczą. Gdzie jesteście? Okej, na górę poszły.
On. Dobra, pas transmisyjny i podajniki. W tą stronę. Okej, i jeszcze słup. Okej, stąd przybyły. Tak, niedługo będzie, trzeba będzie się nimi zająć. A póki co środki zaradcze. Dobra, kolejnictwo zbadano. Co teraz możemy zrobić? Technika laserowa. To brzmi fajnie. Tak, to nam odblokuje laserowe działka w przyszłości, ale do tego potrzebujemy. Będziemy potrzebowali militarnych pakietów naukowych. Więc na razie jeszcze nie. Okej. Dobra. Chyba tutaj, tak. Dobra. Teraz szybko jeszcze rozdzielacz. Pas tutaj. No i dobra. Jeszcze tu trzeba prąd doprowadzić. Powiedzmy... Wiecie co, mogę tutaj pasem poprowadzić prąd po prostu koło pasu. Okej. Tutaj może jeszcze jakiś nadwyraz, żeby był zapas. No i dobra. Szła produkcja żółtych rzeczy. To teraz jeszcze tutaj ustawmy czerwone rzeczy, żeby się produkowały. Szybki rozdzielacz. Tutaj będzie czerwony pas, a tutaj podziemny czerwony pas. I potrzebujemy tutaj jeszcze tak zielonych. Tutaj potrzebujemy zielonych układów. I w sumie tylko do tego potrzebujemy zielonych układów. Więc zróbmy tutaj szybką linię. Okej. Rozdzielacz tutaj. I tutaj musimy doprowadzić. Okej. Czy ty potrzebujesz zielonych? Również potrzebujesz zielonych. Spoko. Tutaj jeden, tutaj drugi. Tutaj w sumie chyba też będą potrzebne, tylko nie wiem, czy zielone, czy coś jeszcze więcej. No i dobra. Trzebuję jeszcze parę skrzyń. Dobra, to jeszcze to. Tak, i będziemy musieli powiększyć produkcję zielonych. Dobra. Tutaj możemy zablokować sobie, no nie wiem, na takim poziomie. Tutaj w sumie... Tutaj w sumie w ogóle nie potrzebujemy magazynu. Tutaj będziemy magazynować rzeczy właściwe. Ale to za chwilę. Tak, tego magazynu już również nie będziemy potrzebować. I tak, miałem sobie skonstruować skrzynię na zaopatrzenie. Dobra, technika laserowa skończona. To może, nie wiem, akumulatory? Może obrażenia możemy poszkolić? Nie. O! Motoryzacja, to nam się przyda. Znaczy będziemy mogli z silniku zbudować samochód. Samochody są bardzo fajne, możecie się domyślić. Pozwoli nam samochód oczyścić więcej obcych, ponieważ ma zasięg działka na samochodzie jest większy niż nasze standardowe karabin. Więc to mogłoby nam, z nim moglibyśmy uczcić na dole wszystkie te rzeczy. Dobra, a od ciebie potrzebowałem skrzyni.
Pasywna skrzynia zaopatrzeniowa. Okej, nie zbuduję. Ja już potrzebuję zaawansowanych układów do tego. Derp. Dobra, to na razie zbudujemy. Stawimy tam zwykłe skrzynie. Później je upgrade'niemy do skrzyń zaopatrzeniowych. Okej. Dobra. My zrobimy sobie, nie wiem, taki zapas. Tutaj zrobimy taki zapas. Tutaj też. Chociaż może troszkę większy. I tutaj też. Tak, nasze żelazo nie wygarnie, nie ogarnia teraz. Nie wyrabia, znaczy. Dobra, to możemy puścić mu jeszcze dodatkowe linie. To jeszcze... Dobra... No i dobra! Tak, mu się już czas kończy. Dobra, to byłaby nasza ładna, jakby to nazwać, macierz produkcyjna do taśmociągów. W ostatnim odcinku, cóż, woli zajmiemy się produkcją zaawansowanych pakietów. Oraz zajmę się powoli też produkcją lepszych pieców, żeby zwiększyć wydajność naszego przetapiania. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!